Witajcie wszyscy, z tej strony Starke, ja na tej Darkest Dungeon. Czyli ze wszystkich gier, które obecnie ogrywam, chyba najbardziej zaniedbana. No, ale pomijając te kwestie, nareszcie po... Nie, bo co to otwieram, nie wiem, no ale kontynuując. Nareszcie po pewnym czasie udało mi się powrócić do tego wszystkiego. A to było według tego tak, dobra, nie? A tak, według rzadkości, dobra, wybaczcie, już się naprawdę pogubiłem. No więc udało mi się wrócić właśnie do gry, jak już wspominałem. Długo mnie nie było, dlatego też nie za bardzo ogarniam co i jak. I widzę, że w przeciwieństwie do tego, co powinienem zrobić, jak zwykle... No nie odstresowałem bohaterów, dlatego też no... W tym momencie się tym zajmiemy. Zacznijmy może od w sumie... Ten kapłanki raczej w takie miejsce bym nie wysyłał. No cóż... Wygląda na to, że chlega inaczej nie chce. No. Jej sprawa, nie będę bronił. Dobra. Teraz tak, kto tu jeszcze był? Kapłanka, ona niech będzie tutaj nawet. Bezbożna kapłanka, też coś. No ale dobra. Kogo jeszcze mam tych do stresowania porządniej? No niby tutaj ta trójka, chociaż tutaj co mamy? Coś, co trzeba usunąć jak najszybciej. No, pieniędzy za dużo nie ma i w ogóle. Drużyna dzisiaj tak się prezentuje. Kuszniczka. Nasza nowa badaczka zarazy. No, jakoś trzeba w końcu tych nowych wyszkolić. Podobnie też. Pierwszy raz chyba abominacja. No, jedna z ciekawszych postaci pod względem sposobów. Artefakt, jak widzicie, poprzydzielany, czy tam nie pamiętam, kto się zowie. No i tyle. Po prostu. A wyprawa jest ta. Czyli średnia, aktywuj 3, sprugowy na ołtarza. Nie będę was okłamywał, uważam, że może to być naprawdę spore wyzwanie. Ale ze względu na to, że jest tu fajny przedmiot, jestem gotów zaryzykować utratą bohaterów. No więc tak. Uświęcona esencja, czyli coś do misji. Zapach ekwipunku, drewno, którego i tak pewnie nie użyję. W szczególności, że no... Wolę wziąć zapasy żywności. Czy nawet wszystko, co się da, wiem, że pewnie za dużo, no ale kontynuując. W szczególności, że... Grając z z tą łamaczką tarcz, jest spora szansa na to, że wydarzy się coś takiego dosyć mało przyjemnego. No nie, to jest trochę za dużo. Dobra. Otóż właśnie, no, nie będę zdradzał co, może kiedyś zobaczycie, w końcu jeśli użyję ogniska. Tak, nieładnie krwawiąc, można ich zarazić. Nie patrzę na ten komunikat, zobaczycie, ja kiedyś flaglantem rozkrwawię nieumarłych. To jest mój po prostu cel życiowy. I już widzę, że trochę za głośno. Tak. Mikrofon jest rozkręcony za bardzo, ale... No, wybaczcie, tym razem się tym nie zajmę, bo jednak... Jak zaczęcie coś grzebie przy mikrofonie, podczas odcinka, to potem mi crashuje mikrofon czy coś i... Muszę się domyśleć, co mówiłem, żeby odtworzyć to. Żeby nie było często, co się zdarza. A takie właśnie odtworzenie, nie poczci tak nazywając, często oznacza w tym wypadku, że film się 2 godziny dłużej wrzuca. Dobra, no ale teraz zaczynamy właśnie, jeśli chodzi o abominację. Postać 2 w 1. Jak widzicie, ma wszystkie zdolności aktywne. Ale standardowa po skutku 4. Leczy się, usuwa stres. No, podwójna zaraza. Nie jakaś mocna, ale zawsze coś, ogłuszenie. I właśnie, transformacja. Przemiana w potwora. Druga forma. Zobaczycie na pewno w niejednej bitwie. Chociaż? Nie no, chyba już to pokazywałem. Dobra, tak, mój błąd, już pokazywałem. Jak mówiłem, już sam nawet nie pamiętam, co tu się działo, co się tu nie działo, więc no. Po prostu zajmijmy się bitwą. Jak mówię, że to średnie, to oczywiście jedyne. No. I tak jeszcze co mogę powiedzieć na szybko. Brakowało mi Darkesta, to jest pewne. Bo jednak lubię gierę. I w sumie teraz będzie standardowo co 2 dni, można codziennie. Chociaż wolałbym co 2 dni, na zasadzie raz to, raz ten, jak to się nazywa, Shipwrecked. Gdzie w sumie nic się nie zmieni, postaram się wrócić do starego schematu, poza tym, że... No, Sekiro póki co odpada. I prawdopodobnie tak już zostanie do końca, ze względu na... No, poziom frustracji, którą wywołuje u mnie ta gra, kiedy mam ją nagrywać. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, no jednak. Dla mnie coś takiego jak czekanie, powiedzmy... Super. Ale kontynuując.
jak siedzenie na przykład 2 godziny, żeby zrobić jakiś sensowny odcinek, w którym nie ginę tylko na jednym bossie czy minibossie. No nie jest przyjemne, patrząc na to, że czasu dla siebie mam ogólnie mało, a tym bardziej na to. Mam jeszcze inne zmartwienia, powiedzmy, którym muszę się zajmować. No i właśnie w takich sytuacjach lepiej już zająć się Darkestem, który jest prostolinijny, trwa ile trwa wyprawa. Podobnie z Dunsterwem, tam jeszcze nawet mam konkretne ramy czasowe, wobec których to funkcjonuje, więc no, tym lepiej. No, może kiedyś mnie ktoś przekona do tego, że jednak, powiedzmy, warto wrócić do Sekiro. Może dam drugą szansę tej grze, ale niczego nie obiecuję. No, ale tak jeszcze wolę tutaj powiedzieć, bo wiem, że nie wszyscy oglądają, chociaż na chwilę obecną muszę w ogóle pogratulować wszystkim i w ogóle podziękować. Oglądało się super, powiedzmy. Jak na skalę mojego kanału pobiliście rekordy, więc brawo dla was. Oczywiście nie powinienem o tym mówić na innej serii, tylko jeśli już na Sekiro, no ale... Oraz dodatkowo nareszcie jestem skłonny powiedzieć, że nareszcie widzę postęp. Więc no, nie będę tutaj wnikał we wszystko, ale czuję, że jednak może nie jest tak źle, jak mi próbowali niektórzy wmówić. Oczywiście ja się nie poddawałem, tylko ostatnio mam taki bardziej zalatany okres i tyle. No a póki co może już nie będę opowiadał o takich rzeczach, chociaż w sumie czemu nie i tak. Lepszych tematów do rozmów nie mam, czy tam do przemyśleń. No więc na pewno niejednokrotnie część z was przynajmniej słyszała. No, borykam się powiedzmy z taką, jak nazywam, stagnacją. Nic się nie zmienia, w kółko te same osoby widzę, w kółko tak samo mało wyświetleń. Nie przeszkadza mi to jakoś jako tak, bo jak mówiłem, YouTube jest po prostu moją na razie rozrywką, formą powiedzmy relaksu. Sposobem na kontakt z ludźmi, ze światem zewnętrznym. Często też, powiedzmy, jest to miejsce, w którym właśnie jestem w stanie przełamać swoją nieśmiałość, pokazać, jaki jestem naprawdę. Pomijając te wszystkie takie, powiedzmy, no, niepewność. A co, jeśli się nie spodoba? Wiem, że to tak, że nie jestem tu anonimowy, jeśli ktoś by chciał, to może mnie odnaleźć i w ogóle. Wiem, że tak naprawdę to tak nie powinno wyglądać, ale powiem wprost, już pracuję nad moją nieśmiałością, nawet z ekspertami, którzy mają mi pomóc przełamać to wszystko i wszyscy uważają, że to jest świetny rodzaj, można powiedzieć, terapii szokowej. Fajne. Dlatego też, no, jeśli widzę, że mimo wszystko, mimo moich trudności, mimo moich zmagań, co jest pozytywny odzew, czy odezwy, nie, do tej pory nie wiem, ale kontynuując, no po prostu jest pozytywny wydźwięk, jest po prostu nadzieja i tak dalej, to jeszcze bardziej mnie to motywuje, coraz bardziej pozwala mi się otworzyć. Oczywiście poza tym, że ogólnie fajnie jest, bo może kiedyś uda mi się cokolwiek osiągnąć. I więc, no, to jest mi taki cel, taki na obecny moment, taki poboczny całkowicie, bo ważniejsze cele są dla mnie przykład, no nie wiem. Nie wziąłem pochodni, super, brawo ja. Zdać maturę bardzo dobrze, czy coś. Oczywiście, żeby nie było, ja jeszcze nie jestem maturzystą, dopiero za rok mnie to czeka. Także no. W sumie to tyle z kwestii matury. No ale właśnie wracając do YouTube'ów, to mogę powiedzieć szczerze, że to jest taki mój cel. Kiedyś to był główny za dzieciaka, wiecie, tak się naoglądało dużo Minecraftów i innych rzeczy. O, ja też tak chcę, ja będę sławny, będę zarabiał pieniądze. Wraz z upływem czasu, powiem wprost, że chęci dzieciaka coraz bardziej odpływały na drugi tor. A w końcu jestem tu i teraz. Już powiedzmy z dojrzałą wizją. Wow. To jest niezłe. Nieźle, nieźle. A tak, tylko co tu jest? Obiekt. Spełnić ten misji. Wow. No, ale kontynuując. Powiem wprost, teraz już z dziecięcych wyobraźni, marzeń, czy jak to tam nazwać, w sumie zostało tyle co nic. Teraz siedzę tu ja, dorosły już człowiek od kilku tygodni. Właściwie może nie tyle co dorosły, co raczej pełnoletni. Z perspektywy wszystkiego, bo ja się nie czuję wcale taki, no, dorosły, gotowy na to wszystko. Super. Tak więc rozumiecie, no, chyba teraz jest właśnie odpowiedni moment nawet. A to jak mnie przemieszali, to no, pominałem, że to było i w ogóle. Teraz chcę tu zacząć. Ja w sumie można robić tak już, po prostu, byleby się jak najszybciej tego pozbyć. A ty musisz się wycofać. Ona ma ile? Jeden w przód. Super. Za tylko jeden, no ale. I niech przyciągnie ją. No i oczywiście nie trafiła. No ale już nie jest dobrze. Ja przez ten brak pochodni mogę przypłacić za to znowu
poczytalnością bohaterów. No i właśnie się zaczyna. Ale kontynuując. Zgubiłem wątek, no więc po prostu spróbuję tam nawiązać, może jakoś inaczej od początku coś, nie wiem. No właśnie. Nie czuję się jakoś tak dojrzały, no tylko numerek, powiem szczerze. Dalej uważam, że w moim życiu się za dużo nie zmieniło, poza tym, że teraz już, powiedzmy, już piekło urzędowe jest za mną. I poza tym jeszcze, że można powiedzieć, dużo osób z mojej rodziny próbuje mnie zachęcić do alkoholu. Czego no, nie będę ukrywał, po prostu, może nie tyle co nie trawię, czy tam coś, ale po prostu staram się odmawiać jak się da, no nie chcę popaścić w nałogi, czy cokolwiek. Chociaż wiem, że od jednego kieliszka wina czy coś, nagle nie stanę się alkoholikiem, no ale jakoś tak po prostu... Nie będę tu o tym gadał, po prostu jakoś tak mnie nie ciągnie, nawet nie chce mi się. Tak, jak nic, te braki pochodni mogą odbić się na śmierci mojej drużyny. Dobra, no ale kontynuując to chciałem... A, no tak, może w sumie przydałoby się ich mordować, mało. Tak. No. I wracając jeszcze do... pomiędzy już kwestie pełnoletności, to właśnie, stoję tu i teraz, już z dojrzałą wizją YouTube'a. Wiem, że to nie jest takie proste, że to nie jest tak, że wystarczy po prostu pokazać cokolwiek, nawet bez mikrofonu, czy tam z wadziewnym takim jakości krzaki za 5 groszy z Biedronki czy coś. Ja zaczynam rozumieć po prostu wszystko i zauważam, że nie mam, że dużo nie mam lekarza. Więc no. Prawdopodobnie to już jest koniec. No, ale kontynuując właśnie. Siedzę tu, gadam do monitora. Nie wyobrażam sobie tak naprawdę niczego z tym. Mam nadzieję, że może uda mi się osiągnąć tą kiedyś setkę. Akurat na 100 subskrypcji, powiem wam szczerze, mam już zaplanowany dosyć specjalny specjal. Tak, masło maślane i te sprawy. Ale chyba rozumiecie, o co chodzi. Jeśli się uda, to będzie dla mnie po prostu taki kamień milowy, że więcej po prostu już nie chcę od życia, że tak to określę, przynajmniej tego wirtualnego. Żeby nie było, nie przerwę, będę parł dalej, z chęcią będę się rozwijał. Dlatego też często proszę was o to, żebyście, no jednak, dali tą informację zwrotną, co wam się podoba, co nie. No ale pomijając takie kwestie, to w sumie wizje za dzieciaka zmieniły się teraz w zmagania z szarą rzeczywistością YouTube'ów. Z brakiem monetyzacji. Gdyż no, nie będę ukrywał, YouTube nie daje mi ani grosza. Przez to, że nie mam 1000 subskrypcji i w ogóle tak dalej. Więc pierwsza rzecz z tych marzeń dzieciakowych odpadła. Druga rzecz, nie jestem znany i sławny na całym świecie. Mam 50 parę osób prawdopodobnie oglądających, dlatego no zawsze coś. Ale kolejny raz, te marzenia dzieciaka okazują się nieprawidłowe. Potem myślałem, że to będzie takie pstryknięcie palcem. A teraz potrafię walczyć po pół godziny, o ile nie dłużej, z OBS-em, żeby się uruchomił. Kiedyś myślałem, że to każdy może i w ogóle. Teraz, no, pomijając już wszystko, widzę, jakie to jest wymagające i w sumie jak dużo oczekuję od człowieka. W sumie odbiegłem bardzo od tematu gry, ale no, ostatnio tak stwierdziłem, że w sumie nawet jako, powiedzmy, podkład pod nagrania czy cokolwiek, warto byłoby to tak nawet zostawiać siebie, jak mówię o czymś. No i w sumie dzisiejszym tematem można powiedzieć całego odcinka czy czegoś. Dajcie chwilę. Dwa razy już domownicy byli w przeciągu ostatnich kilku minut. Wybili mnie całkowicie z rytmu, także no. Na pewno będę pamiętał, o czym mówiłem, ale
Powiedz, pozwólcie, że sobie tak powiedzmy, spróbuję pomyśleć przez chwilę, dlatego no, będę trochę ciszej siedział. A no tak, tak. A nie. Dobra, wiecie co, naprawdę nie pamiętam, więc może przejdźmy po prostu dalej. No. Nie, naprawdę, czuś tak wybity z rytmu, że na... nie wiem. Nie wiem, co ja mam teraz powiedzieć na ten temat. No ale właśnie. Może skupmy się teraz razem na grze. A tak, już dobra, pamiętam. W sumie dla mnie to jest łatwiejsza forma, kiedy mówię o swoich przemyśleniach i tak dalej, jakąś tam historię mówię, czy tam... No cokolwiek. Rozumiecie, na zasadzie mam jakieś przemyślenia, jakieś coś, czym chciałbym się podzielić i mówię. Nie skupiam się na tym, żeby komentować grę, a ci opowiadam o czymś, co dla mnie jest istotne. Oczywiście, żeby nie było gry, będę też starał się komentować chociaż raz na jakiś czas. I w sumie sobie uświadomiłem, że mam pełno bandaża, a nawet ani jednego jeszcze nie użyłem. Dobra. Ta dwójka umiera. Tak, i... Dobra. A więc jeszcze raz. Ale wracając. I właśnie, co sądzi o takiej formie, kiedy nie skupiam się jakoś jako tako na... No, zwracaniu uwagę na to, co się dzieje w grze bezpośrednio, tylko właśnie jakie swoje przemyślenia... No, przedstawiam czy coś. Dla mnie to jest forma dużo łatwiejsza i... W moim odczuciu może trochę poprawić jakość materiałów przeze mnie prezentowanych. Ale oczywiście całokształt zależy od was. I teraz pora się rozgrzeszyć. Czemu tego nie stosowałem wcześniej? A mniejsza o to. Więc no, tak się to prezentuje. Wiecie już chyba wszystko na temat tego, dlaczego nagrywam co i jak. Wiecie, że to by nie były przemyślenia w zasadzie, a zrobię to i tyle. Tylko naprawdę to były marzenia dzieciaka, które teraz wyewoluowały w dojrzały już plan. Jak najłatwiej to można określić. A, tylko dwa bandaże wziąłem. Super. A, bo to już się teraz zmarnuje. I co by teraz tutaj zostawić? W sumie tak sobie... Jeśli bym to wyrzucił, to chyba nie mógłbym ukończyć misji. Ale dobra. A, czy jest coś takiego? Dobra, wiecie co, nie wiem, herbów nie będę zbierał. Tym razem może zróbmy wyprawę po bogactwa, bo jednak mam tylko kilkanaście tysięcy. Mam 16 czy coś, co... No daje jednak nikłe. Nie to, co ja robię? Cztery łopaty, więc mogę tędy przejść. Lokacja misji. Dobra, to tam może pójdziemy na zakończenie. Obiekt, tutaj nie wiem co będzie. Obiekt, pułapka, obiekt. Obiekt, sala, obiekt, pułapka, bitwa z skarbem, sali z obiekty. Obiekt, obiekt, super. Czyli, że prawdopodobnie tutaj, dobra, idziemy tak, tak. Tak, i tam. Mam nadzieję, że nie pominęłem niczego istotnego. I teraz 60, 40, 60, dobra. Niech ona spróbuje, bo ona jeszcze nie jest szalona, to... Trochę stresowania by jej się przydało. Ale kontynuując. Znowu się wybiłem przez to wszystko. Spróbuję jego tu dać, zobaczymy, czy z wodną święconą coś będzie. Okej. Okay. Już przynajmniej wiem, jak stosować konwencjonały, super. Ale kontynuując dalej to... Mam nadzieję, że wam się podoba taki format, bo jednak takie przemyślenia są dla mnie... lepszym rozwiązaniem na prowadzenie monologu YouTube'owego, jeśli da się tak to nazwać. Niż chociażby właśnie takie na siłę wymyślanie, żeby komentować coś, co się dzieje w grze. Mam dużo krwi, nie chcę tego. Okej... Okay. Teraz bym spróbował w sumie... Nie no, ona daje mi najwyższą szansę, więc padnie w pułapkę. Cruel machinations spring to life with a singular purpose. Dobra. Oczywiście nie zmuszam nikogo do słuchania. Chcecie to wyciszcie. Uważajcie, że to jest głupie, napiszcie mi. Jak już niejednokrotnie też wspominałem, nie prowadzę tego kanału tylko dla siebie, ale też dla was, żeby to wam się podobało. Żeby to wam to sprawiało radość. I ogólnie no... Żeby nie było, ja też tu oczywiście jestem ważnym aspektem tego wszystkiego. Bez was bym nie istniał jako kanał. Ale sam też nie mam zamiaru, powiedzmy, się zmuszać do czegoś, na przykład Fortnite'a, czy coś nie będzie. Kategorycznie już to mówię. Nie to, że powiedzmy, jestem jednym z tych, co to uważają, że Fortnite nie zasługuje na miano gry. Czy też nie jestem tym, który powiedzmy... jest miłośnikiem Fortnite'a. To powiedzmy szczerze, nie gram w to... Musiałem na niego trafić.
No ale kontynuując, dobra. Ile ma na obuszenie? 85, a tutaj mamy obuszenie 100%. Oj, dobra, chyba lepiej będzie go zatruwać. Więc kontynuując, ja jestem neutralny, ale jakoś tak mnie nie ciągnie do tej gry. Nie mój gatunek, nie mój styl. Dobra. Niszczyć go, czy... Dobra, bijemy. Może uda się go pozbyć, zanim on narobi nam problemów. Oczywiście poza tym, że będzie pluł, osłabiał i tworzył te kryształki. Jeszcze raz. I ostatni wariat. No tak. Jakby inaczej. Sublimity of the intelligence. Oh, so it has been said. Mogło być gorzej. No dobra, już się wybiłem na kontynent. Więc nie liczy na Fortnite'a czy coś tego typu. Bo po prostu dla mnie shootery są naprawdę grami nie mojego świata. Nie potrafię, podkreślam. Nie potrafię w nie grać. I nawet nie mam zamiaru próbować w nie grać. Gdyż no nie chcę po prostu się jeszcze bardziej kompromitować niż miało to miejsce chociażby przy Sekiro. Bo tak. To jest naprawdę dla mnie masakra. Zagrać takiego Fortnite'a czy innego giera tego typu. Serio. Może mi wierzyć, ale dla mnie to jest trudniejsze niż chociażby ukończyć Dark Souls bez, powiedzmy, że zostania trafionym chociaż raz przez przeciwników. Znaczy dobra, może teraz trochę przesadziłem, bo jednak aż tak źle nie jest chyba ze mną. Chociaż, żeby nie było, nie próbowałem. Nie próbowałem grać w Fortnite'a jakoś porządnie tam kiedyś, tylko mi ktoś namówił na partyjkę jedną. Stwierdziłem, że fajnie można wszystko psuć i po prostu się skradać i potem już drugi raz nie ruszyłem gry, bo jakoś tak mi do niej nie ciągnie. No, ale teraz wracając jeszcze do tematyki. Także, oczywiście są otwarte propozycje, wszystko piszcie w komentarzach, piszcie w prywatnych wiadomościach, jak chcecie. Ja z chęcią się odniosę do tego. I dziękuję. Jednego bohatera mniej. A jednak nie. Super. Ja zaraz zawały serca zaczną być i nie wrócę z pełną drużyną. Że co? Co tam się stało? Dobra, no wracając. Chyba, czy nie prezentuję się zbyt dobrze. Jestem, no nie wiem, czy się prezentuję, czy nie. Tylko w moim odczuciu nie jest dobrze. Trzeba, powiedzmy, zająć się ogarnianiem tego wszystkiego jakimś cudem. Ale nie wiem jak. Dziękuję. Nie trafił w nią. Może jeszcze z nadzieją, że przeżyje. Chyba, że to się ruszy szybciej od niej. A tak serca? Chwila, ona jeszcze nie ma 200. No cóż. Chyba jednak to był błąd, tak jak myślałem od początku. No i... Kolejny? Jezu, zaraz za 10 na rundę? Bez jaj. O, kolejna? Wiecie co to? Chyba mamy kolejny odcinek tego typu jak ostatnio. Tak więc, no nie zależy czy się uda czy nie. Ale znam odpowiedź. Prawdopodobnie. No, teraz już znamy oczywiście. Ona już nie jest? Ulepszona? Wow. Super. A kontynuując, no nie uda się to raczej. Trudno się mówi. Zbiorę artefakty z powrotem, to co mam to wezmę. No i się poddam. Czy on będzie ciągle mnie atakował? No cóż. Ale się kończy. Mam nadzieję, że moje przemyślenia były dla was zrozumiałe, fajne i tyle. Co prawda straciłem wszystko co miałem. Z cenniejszych rzeczy. Wyszło fatalnie. Co to jest? Aha. Opadł od osobni się w piwnicy na wino. Pod pretekstem rozważań, jak najlepiej pomóc parafianom zalewem bezbożnych, potwornych gęstych ziemi. A, okej.
Inne rzeczy są tańsze, ale nie ma ksiądza. Nie wiem, co innego mogę wam powiedzieć poza tym, że no... jest masakra. Nie wiem, co mam zrobić z tym moim pechem momentowym. Mam nadzieję, że odcinek wam się oczywiście podobał, że moje przemyślenia są dla was zrozumiałe. I że cóż, jakoś udało mi się sprytnie połączyć i w ogóle, że nie wyszło z tego jakieś byle co. No i do zobaczenia już w następnych odcinkach z Darkest Dungeon oraz innych gier.